Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, mamy nową kolekcję, za chwilę znowu będzie nowa kolekcja i te kolekcje tak nam się gromadzą, a tu kiedy to wszystko nagrać? Ale słuchajcie, z racji tego, że moi panowie od początku roku postawili na zdrowie i zaczynają chodzić na siłownie, na baseny i w ogóle, czyli trenują, no to postanowiłam, że zrobię dla nich czekoladowo-waniliowy szejk proteinowy, bo akurat za chwilę wracają z treningu i to im się przyda. Tu mamy nawet na samym końcu we wskazówkach, że już Wam mówię, do przygotowania szejka są... Dobra, gdzie ja to czytam? A, tu. Czekoladowo-waniliowy szejk proteinowy podawać na śniadanie lub po treningu. Także słuchajcie, to jest naprawdę fajna sprawa, a robi się mega szybko. No i co najważniejsze, gdzie wykorzystać banany, które mają już takie, jak Wam pokazuję, naloty. No one jeszcze nie są w takim złym stanie, ale jutro, pojutrze już będą w złym. Więc te banany można wykorzystać. No to lecimy. Teraz tak, aha, ja już tu wyszłam, ja jeszcze tak. Stopień trudności, łatwy czas przygotowania, 5 minut, naszego całkowity 10. Także słuchajcie, naprawdę rano zrobić sobie takiego szejka, chyba chwila, moment i jest. No i mamy tutaj 4 porcje. No to lecimy z przygotowaniem. Do naczynia dajemy 2 dojrzałe banany pokrojone na kawałki. Około 200 gramów. No zobaczymy, czy tu, a już z tego co widzę, to będzie. O. Chociaż, nie, no nawet jest więcej. Jest. Do tego dajemy 500 gramów twarogu chudego, pokrojonego na kawałki. Wpadł cały kawał wielki. O. Dobra. A widzicie, miało być 500, a nie ma. Jest 470. Ale tu jest trochę więcej bananów, tu jest trochę mniej sera i wszystko się zgadza. I do tego co dajemy? Między 400 a 600 gramów mleka. Jeżeli chcecie, żeby to było bardziej gęste, dajemy 400. No ja dam sobie 500, żeby tak dla równowagi, tak? Czekajcie, bo to trochę tego będzie. Ale znowu, żeby nie przeholować. Jeszcze troszeczkę, dobra, 494, bo jak zaraz przeleję, to już będzie katastrofa. I teraz tutaj niby powinniśmy dać między 10 a 20 gramów cukru albo ksylolitu. Ja mam na dzień dzisiejszy Eutyrol w domu, więc sobie po prostu użyję Eutyrol. Między 10 a 20, zamieniając ten cukier też na coś innego, no to już też ograniczamy kalorie, tak? Walczymy z kaloriami. Macie tu 0 kalorii, 0. A jednak posmak jest. Jedna, druga, jedna łyżeczka ekstraktu z wanilii. Ja tu mam właśnie ekstrakt z wanilii, niby naturalny. Lub jedna, druga pasty waniliowej. Także słuchajcie, nie wiem co tam macie w domu, to też tak naprawdę możecie pominąć. Bo, czekajcie, naleję. No naleję jedną, niech będzie. Niech sobie mają takie waniliową. Tutaj mamy też wskazówki, zaraz Wam powiem o co chodzi w tych wskazówkach. Pasta waniliowa może zawierać cukier, więc widzicie, tutaj żeby ograniczyć to, ten cukier, no to możecie dać ekstrakt albo po prostu to pominąć. Czekajcie, jeszcze tu coś było ważne, to, że mają być dojrzałe banany, ale jeszcze było coś takiego... nie wiem, zagubiłam się. Dobra, na razie lecimy z przepisem. Coś, albo już to już nie ten przepis był, już nie pamiętam. Lecimy dalej. 30 sekund, obroty 7. Także uwaga, będzie głośno. Dosyć. Thank you.
tak, szklaneczki. Niby tu ma wyjść 4 porcje, dlatego ja Wam pokazuję różne szklaneczki. Bo nie wiem, jakie to będą porcje. Wlejemy, zobaczymy. No, tak naprawdę 4,5 kg, no 500 gramów sera, no to jest dużo. Pół, prawie litra mleka, do tego, co tam wchodziło, banany. No trochę tego powinno nam wyjść, ale która szklanka? Nie wiem. Trochę tego jest, no tu mi się miarka zamazała, zobaczcie, nie wiem czy Wam, o tak, patrząc tak, no to trochę jest. No dobra, porozlewam to do różnych szklaneczek, nie wiem czy to widzicie. Dobra, to będę tak, na wizji. Jest gęsty, naprawdę fajny shake. Po połowie. Ja lubię takie kakao, o mi się to w ogóle powinien mieć pierwsze kakao, potem, ła, już nachlapałam. No i teraz, jeżeli lubicie bardziej kakao, no to możecie sobie, możecie sobie zostawić to. Nie jest w ogóle słodki, słuchajcie, jest przepyszny. I nie wiem właśnie, czy zostawić, dobra, zostawiam. Zostawiam tak. I teraz między 10 a 20 gramów kakao naturalnego, nie słodzonego. To będzie trochę sporo. Z racji tego, że to nie jest w ogóle słodkie, więc ja sobie pozwolę nasypać 15. 15 tak dla równowagi. Jest. No i zapewne to będzie, o, lecimy dalej. 30 sekund następne, obroty 7. Teraz już Was nie będę trzymała te 30 sekund, no bo tak naprawdę po co słuchać hałasu, więc wracam do Was za chwilę. No i jestem, wracam do Was. Słuchajcie, sama jestem ciekawa w ogóle, jak to będzie wszystko wyglądało, smakowało. Polecam Wam, super są takie rureczki. Ja mam metalowe, szklane, fajnie, bo te plastiki teraz raz, że ciężko dostać. Co prawda ja tam mam jeszcze w zakamarkach swoich, ale korzystam bardziej z tych. Dobrze się myją i jest fajnie. No dobra, otwieramy, zaglądamy. No, wygląda fajnie, chociaż mogłam zgarnąć ze ścianek, bo widzicie takie zacieki. I teraz musimy to lać po łyżce. Słuchajcie, lejemy po łyżce, żeby to się nam nagle wszystko nie pomieszało. Najlepiej jeszcze po ściance, po malutku. O, o, jak pięknie. Słuchajcie, przepięknie to wygląda, jeny, cudownie, możecie taki desery robić. No i trochę tego dużo wychodzi, jednak na 4 szklanki, w sumie to, widzicie, mam 3, ale to nic. Super to wygląda, tu w moim przypadku misia, to w ogóle mogłam zrobić odwrotnie, tak, bo uszka, w ogóle możecie też mieszać, tak mi się wydaje, nie, najpierw trochę banana, potem trochę białe, chociaż ten czarny to już taki bardziej się wydaje rzadki i on tak naprawdę może się już pomieszać. O. Okej. Także jest przepięknie. No znowu ktoś do mnie dzwoni, ale czy to mi przeszkadza? Nie przeszkadza. No to co? Najpierw spróbuję. Kochani, zobaczcie. Jakie cudo. Wiem, że teraz lampa się odbija. Ale zobaczcie, jak mój misio pięknie wygląda. Ojoj! Chyba tak, patrzcie, tu trochę się pomiesza. O, teraz właśnie Wam pokażę, że można wymieszać białe z czarnym. Bo tu, co mi się troszkę wylało, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Widzicie? Taki zaciek, a taka dekoracja. Ale misio by był odwrotnie, to by w ogóle było super. Dobra, i co my tu mamy dalej? I mamy dalej właściwie wszystko. Możecie właśnie podawać na śniadanie, po treningu, co najlepsze. Możecie sobie na szybko jeszcze udekorować jeszcze jednym banankiem, jak macie ochotę. Plasterek, bananka na szklaneczkę. O, słuchajcie, ten taki mały. Latające bananki. O. No i jest super sprawa. Misiowy shake czekoladowo-bananowy. Kochani,
Róbcie, widzicie, to jest chwilę ze mną, no to trwa chwilę dłużej, bo sobie musiałam pogadać oczywiście, ale róbcie, są naprawdę pyszne. No to przecież muszę spróbować, tylko chciałabym Wam jeszcze zdjęcia zrobić, a jak już spróbuję, to już nie będzie efektu, ale dobra, spróbujemy tak, najpierw czekolada. Banana czuć naprawdę. Patrz, jak teraz ładnie z tą rurką wygląda. Jak pięknie, dekoracyjnie. Dobra, kochani. Róbcie shake proteinowy. Polecam Wam, nie jest za słodki. Jest naprawdę, jeżeli walczycie o wagę, jeżeli chcecie sobie dodać pełno energii, róbcie taki shake. Jak macie pytania co do Thermomixa, zapraszam. Nie musi to być pytanie dotyczące zakupu, aczkolwiek oczywiście się polecam. Jeżeli macie jakiś problem, oczywiście postaram się pomóc Wam. Gotujcie w termomiksach, nie wolno, żeby te urządzenia stały, ja nie pozwalam. Jeżeli ktoś ma chwilę zawahania, proszę o telefon do mnie. Ja Wam podpowiem, co robić, żeby robić. On nie może stać, nie pozwalam na to, żeby to urządzenie stało nieużywane. Bierzcie się do pracy, bo jak nie to, zobaczycie, ja Was znajdę. Gotujcie, wysyłajcie mi zdjęcia na maila, na messengerach, ja chcę widzieć, co Wy gotujecie. Bo musicie też mnie nakręcić, żebym ja mogła motywować Was, tak? Dobra, kochani, dosyć gadania, buziaki, tym, co przysyłają do mnie zdjęcia, serdecznie dziękuję. I za wskazówki wszystkie, naprawdę, jesteście wspaniali. A ci, co nie gotują, to uwaga, macie gotować. Buźka, pa!